Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie bije drzewo, bije konia i okłamuje was w intro. Bohaterem dzisiejszego filmu jest Dornier 217 wersja N, czyli ten, który wedle statcardu ma 8 działek i który może pozostawić nowych graczy albo graczy niezaznajomionych z historią i tak naprawdę wynalazkami niemieckiej armii troszeczkę zdziwionych, ponieważ patrzycie 8 działek, no to na czołówki będzie dobry. Jednakże te działka są nie tam, gdzie moglibyście się spodziewać, ponieważ ma 4 działka z przodu i 4 działka na plecach. Jest to ten osławiony system Szerage Music, co oznacza krzywą muzykę, co było notabene wykorzystywane pogardliwie jako element nazistowskiej propagandy, jako dyskredytacja jazzu. Że wiecie, że jeżeli coś jest krzywe, to nie jest takie, jakie być powinno według niemieckiej myśli. Więc jeżeli jest krzywa muzyka, no to będziemy jazz nazywać krzywą muzyką, żeby ludzie pomyśleli. No zresztą tak samo, przecież chyba nawet w języku angielskim jazz początkowo pisany przez SS, a to też po niemiecku by wyszło, ale no w każdym razie JA, SYSY, to też była nazwa zgiełku, tumultu, hałasu. No i potem język oczywiście wyewoluował, no i mamy teraz jazz, który jest nazwą gatunku muzycznego, ale jego etymologia wywodzi się ze słowa jazz, czyli hałas, brzdęk, jebudubu. No bo przyznajmy sobie w szczerości, jazz do najbardziej symfonicznie brzmiącej muzyki raczej nie należy. Tak bym to najbardziej kulturalnie ubrał w słowa. Nie jestem jego fanem, więc o takie stwierdzenie się pokuszam. Wracamy do Dorniera. Dornier cierpi na ten sam problem jak większość dwusilnikowców w War Thunderze. Mianowicie, teraz mówię o tym, co się dzieje w prawdziwym życiu, nie w War Thunderze, w prawdziwym życiu. A przynajmniej w prawdziwym życiu 70 lat temu. Konstruujecie myśliwiec, który jest większy niż typowy jednosilnikowy myśliwiec przechwytujący. Konstruujecie myśliwiec, który ma 2 silniki, czyli więcej niż jednosilnikowy myśliwiec przechwytujący. Dlaczego? No i tutaj mamy kilka odpowiedzi. Po pierwsze, można na nim zabrać więcej paliwa. To jest chyba największa zaleta, czyli zasięg. Druga rzecz, można na nim naładować tyle uzbrojenia, ile fabryka dała, zarówno pod względem bomb, rakiet, jak i działek i karabinów. 3. Jest na nim po prostu więcej miejsca, a więc można na nim, oprócz tego, że załoga będzie w nim mniej przypominała to, co znajdziecie w puszce sardynek, to jeszcze w dodatku można tam zmieścić jakiś radar, jakiś, nie wiem, lepsze radio, bo wtedy powiedzmy, że to jeszcze był taki czas, kiedy jeżeli coś technicznego było bardziej zaawansowane, to było większe. Tutaj widzicie, że skończyła mi się amunicja, więc postanowiłem rozpieprzyć tego biga konwencjonalnie umieszczonym uzbrojeniem, ponieważ jakimś, nie wiem dlaczego ta ostatnia seria ze Shragi Music postanowiła przelecieć sobie przez kadłub tego miga. Zdenerwowałem się. O czym ja mówiłem? Zasięg, zbrojenie, sprzęt. A! I łatwość, potencjalnie łatwość pilotażu. To też jest dosyć istotna kwestia, gdyż jeżeli lecicie jednosilnikowym myśliwcem przechwytującym, krótkiego zasięgu, to jest ważne, to jeżeli lecicie, to samolot, wiecie, zacznie wam się przekręcać w lewo, albo w prawo, albo coś tam, albo w górę, albo w dół,
Jeżeli macie dwa śmigła, które kręcą się w dwóch różnych kierunkach, problem ten w większości znika, więc taki samolot jest dużo prostszy w pilotażu, a jeżeli macie ograniczony zasób ludzi, i nie jest, czyli nie jesteście Związkiem Radzieckim, bo tamto mają to wywalone, jeżeli macie ograniczony zasób ludzki, to łatwość pilotażu jest również kwestią, która was interesuje, ponieważ po pierwsze chcecie waszych dobrych pilotów, żeby czuli się mniej zmęczeni i mogli częściej latać, i chcecie waszych mniej dobrych pilotów, żeby albo stali się dobrzy, albo nie zginęli, bo nie wiem, wpadli w korkociąg, albo coś tam przegapili. I wszystkie te zalety, które przynoszą samoloty dwusilnikowe, w War Thunderze idą w piach. W War Thunderze wszystko, co lata i nie jest krótkodystansowym myśliwcem przechwytującym, takim jak Spitfire, jak BF-109, idzie do piachu. I kurczę, szkoda, że ta bitwa teraz się kończy, bo chciałbym o tym jeszcze w sumie pogadać. Ale po prostu realia War Thundera na to nie pozwalają. Aczkolwiek dornierkiem od czasu do czasu można się przylecieć i czasem potrafić zaskoczyć. Czołgiem i do usłyszenia.